jak wcześniej wspominałem, właśnie dzisiaj dotarły do mnie jakieś 3-4 godziny temu właśnie takie malutkie zajączki, które zostały znalezione przy osadzie ludzkiej, gdzieś tam przy płocie. Właściciel swojej posesji obawiał się, żeby koty nie zjadły go i ich tych maluszków. No i zabrał je i wziął do siebie, no i dostarczył tutaj do ośrodka. Chciałbym gorąco zaapelować do wszystkich, ponieważ przychodzi okres wiosny, okres wykotu, właśnie zajęcy, rodzą się małe sarenki, dziczki i często właśnie w czasie swoich spacerów spotykamy gdzieś w zaroślach czy gdzieś w trawach małe zwierzątko. Wydaje nam się, że o tak jak te malutkie zajączki są bezbronne, że matka ich porzuciła. Jest to nieprawda. Gdzieś tam w zaroślach ta mama jest schowana, obserwuje swoje potomstwo. To jest naturalne, ponieważ w ten sposób zwierzęta, rodzice tych małych swoich osesków chronią je, nie wskazując miejsca dla drapieżnika, gdzie przebywa ich potomstwo. Dlatego gorąco my, leśnicy, apelujemy. Nie bierzmy tych właśnie malutkich zwierzątek, ponieważ wyrządzamy im wielką krzywdę. Krzywdę, która osieroca ich do końca ich życia. Tak jakby, trzeba sobie to też tak wyobrazić, jakbym zabrał dziecko matce, a dziecko utraciło matkę. No jaki to jest stres dla tego zwierzęcia, jak ono przeżywa tą rozłąkę ze swoim rodzicem. Dlatego jeszcze raz my, leśnicy, apelujemy bardzo mocno, żeby nie wybierać z gniazd, z ich legowisk małych zwierząt. One na pewno mają swoją opiekę. Jeśli jest to zwierzę chore, potrącone, gdzieś tam leży w rowie, widzimy, że jest okaleczone, tak, to wtedy należy mu udzielić pierwszej pomocy. Wezwać czy służbę leśną, czy straż pożarną, czy powiadomić nawet policję, która później nas powiadamia. I współpracujemy z różnymi jednostkami właśnie samorządowymi, policją, strażą, właśnie wtedy niesiemy pomoc. Ale jeśli jest to możliwe, po prostu tych zwierząt nie dotykać, ponieważ nawet te zwierzę ranne, które chcemy udzielić pierwszej pomocy, może być bardzo niebezpieczne dla osoby, która chce mu pomóc. Może okaleczyć, nawet doprowadzić do śmierci. Dlatego nie radzę, jeśli się nie ma odpowiedniego przygotowania, udzielać pierwszej pomocy naszym malutkim zwierzątkom. Te malutkie zwierzątki, te nasze malutkie zajączki będą pod naszą opieką jeszcze przez jakiś okres czasu, może do miesiąca. Mam nadzieję, że nam się uda ich wychować. Widzę, że jeden zajączek niestety ma uszkodzone oczko. I wkrótce będą kicały po naszych łączkach, będą zdobić nasze piękne, kwieciste łąki swoją obecnością. Dziękuję.